Halo, dzień dobry, dzień dobry. Jak widzicie, moim gościem Wojtek Kowalewski. Miło mi, że wpadłeś, że Cześć, witam, znalazłeś dzięki za czas. zaproszenie. Słuchajcie, w związku z tym, że ja znowu zapomniałem wszystkiego, to bardzo proszę o informację, czy nas słychać, bo widać to chyba tak, ale czy jest nas słychać? Jak będziemy mieli te informacje, to będziemy mogli przechodzić do meritum. Witam panów, tu już widzimy, że Anglia z nami jest, bo Witek jest stałym bywalcem tych rozmów. Bardzo miło. Nie w pracy. Słychać wzór. No i Witamy brawo. wyspy. Cześć, cześć. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że mogę gościć Wojtka, co nie jest takie proste, bo dużo podróżujesz, dużo masz na głowie różnych funkcji. Ja, jak się zastanawiałem, jak cię przedstawić, to też wypisałem tylko część twoich aktywności. Pracujesz, jesteś prezesem, ale chyba też właścicielem Akademii Piłkarskiej, prawda? Tak, no ten projekt Akademii Piłkarskiej pod nazwą Akademia 2012 rozpoczęliśmy w 2012 roku w Suwałkach i mimo tej specyficznych okoliczności, których wszyscy doświadczamy obecnie, związanych właśnie z lockdownem, ograniczeniami, z całą tą pandemią, już rok tych doświadczeń praktycznie za nami. To nadal próbujemy funkcjonować w tych nowych realiach, chociaż jak wielu z nas widzi, wie, że nie są to łatwe sytuacje i tych ograniczeń jest dosyć sporo i to jest odczuwane. Ale tak jak powiedziałeś, no, ta emerytura piłkarska w moim przypadku nie jest tą formą siedzenia w fotelu przed kominkiem, tylko praktycznie od zakończenia swojej aktywności sportowej z taką przerwą, powiedzmy, roczną na dojście do jakiejś tam dyspozycji fizycznej po zabiegach operacyjnych. No, cały czas jestem przy piłce aktywnie, czynnie. W różnych rolach w ostatnim czasie bardziej w charakterze i w strukturach zarządzających procesami w piłce nożnej, mniej związanych z pracą trenerską, ale takie doświadczenia też mam na swoim koncie. Można powiedzieć, przez ostatnie 8 lat piłkę nożną w Polsce poznałem z każdej możliwej perspektywy. Okej, właśnie tak się zastanawiałem, w którą stronę na początku pójść, i w związku z tym, że jak wiesz dobrze, my jesteśmy dla trenerów, chciałbym zacząć może od tej działki trenerskiej. Czy przewidujesz powrót do bycia trenerem? Nie wiem, czy mogę zdradzić trochę naszych prywatnych rozmów, ale wiem, że kusiło cię bycie pierwszym trenerem, a nie trenerem bramkarzy. Jak to wygląda? Czy powrót to takie duże słowo? Słuchaj, byłeś trenerem bramkarzy w reprezentacji Polski, młodzieżowych, tak? Byłeś trenerem bramkarzy w Legii Warszawa, zdobywałeś tytuły, no to. Znaczy, na pewno były to bardzo, bardzo ekscytujące, intensywne doświadczenia, ale też doświadczenia, które gdzieś dały wymierny wynik sportowy i sama możliwość współpracy w sztabie trenerskim trenera Jacka Magiery, czy w Legii Warszawa, czy później w reprezentacji młodzieżowej do lat 20. To są bardzo cenne doświadczenia. Współpraca w takim sztabie z taką konfiguracją ludzką, z ludźmi, dla których piłka nożna nie jest tylko takim, powiedzmy, profesjonalną częścią życia, ale wielką pasją. To jest dla mnie niezwykle cenne. Ale jakby podjąłem się tego zadania i ten krok w kierunku właśnie pracy trenerskiej bardziej z ciekawości. Tak dokładnie to wyglądało też w momencie, kiedy przystępowałem do kolejnych kursów trenerskich, a zakończyłem swoją edukację na licencji UEFA. UEFA, więc tak na dobrą sprawę Ale brakuje. masz też UEFA Goalkeeper A, Tak, prawda? mam również tą licencję specjalistyczną dla trenerów bramkarzy i też to traktowałem jako możliwość zdobycia nowej wiedzy, informacji, to zweryfikowania swoich doświadczeń zawodniczych, uporządkowania tej wiedzy również, bo to jest bardzo istotne w momencie, kiedy były zawodnik decyduje się na pozostanie w tej przestrzeni sportowej, piłkarskiej,
a tym bardziej pracę w charakterze trenera, czy jednego z trenerów jako członek sztabu, no to bardzo, bardzo pomocne jest to, żeby też uporządkować swoją jakby tą aktywność piłkarską, przeanalizować i przede wszystkim stać się takim trochę trenerem dla samego siebie w pierwszej fazie, czyli ocenić z punktu widzenia trenera z siebie jako byłego zawodnika, a dopiero kolejnym etapem jest właśnie praca nad sam rozwojem własnym, ale również rozwojem poszczególnych zawodników i to te moje doświadczenia, tak jak powiedziałem, trochę spontaniczne, bo wcześniej mnie nie zakładałem tego, że w ogóle podejmę się pracy trenerskiej, ale w takim zespole z takimi ludźmi to była czysta przyjemność i bardzo cenię sobie te doświadczenia i te relacje. No tak, zdobyłeś co było do zdobycia i skończyłeś robotę. Nie przesadzajmy, w piłce nożnej, w sporcie zawsze jest coś do zdobycia i tak naprawdę czy się jest zawodnikiem, czy się jest trenerem, to funkcjonując w sporcie profesjonalnym, no każdy dzień to jest kolejne wyzwanie i każdego dnia musimy udowadniać, że jesteśmy w tym, co robimy, jesteśmy dobrzy, najlepsi. Są cele stawiane przed zespołem, przed klubem. Trenerzy sami też sobie indywidualnie wyznaczają te cele, jak również zawodnikom. To wszystko jest ciągłym procesem, którym ten bodziec taki motywacyjny jest bardzo, bardzo istotny i bez tego po prostu no, ta przestrzeń by nie funkcjonowała, więc to też powrót do tego środowiska po karierze zawodniczej, później tej przerwie wymuszonej, to też był taki bodziec do rozwoju w wielu kierunkach, bo zarówno będąc trenerem rozwijasz swój warsztat, wiedzę, zdobywasz to doświadczenie, gdzie weryfikujesz swoje spostrzeżenia, no ale też będąc czynnym uczestnikiem procesu szkoleniowego, no musisz też dbać o swoją kondycję fizyczną, bo praca trenera bramkarzy jest bezpośrednio z tym związana i powiem szczerze, że jeśli chodzi o obciążenia, to dosyć często czułem się bardziej zmęczony jako trener niż jako zawodnik, także no to są ciekawe doświadczenia, przede wszystkim możliwość podglądania i współpracy, tak jak powiedziałem, z trenerem Jackiem Magierą, czy z trenerem Krzysztofem Dowchaniem, czy z trenerem Sebastianem Krzypotą, Tomkiem Łuczywkiem, Pawłem Kozubem i całym sztabem, czy Aleksandrem Wukowiczem, już tego sklasyfikowałem już w top trenerów w naszym kraju, a przez wiele lat był też asystentem w wielu sztabach w Legii. No to są bardzo ważne doświadczenia i cenne, tym bardziej, że nasza znajomość zaczęła się dużo wcześniej, więc myśmy przeszli tą całą drogę jako zawodnicy, mieliśmy wspólne również doświadczenia w tym obszarze, a później ta weryfikacja, spotkanie po latach i współpraca. No i cieszy to, że to była współpraca owocna i na pewno też no, te emocje związane z tym też są bardzo ważne. Nie jesteśmy sami, mamy sporo gości, już pojawiły się pierwsze pytania, ale zanim przejdziemy do nich, mam takie pytanie, bo to mnie bardzo zastanawia i nie wiem, czy udzielisz odpowiedzi, ale ja Ciebie znam już dosyć długo i odbieram Cię jako osobę z naprawdę mocnym charakterem. I teraz pytanie, jak osoba taka jak Ty odnajduje się w sztabie, kiedy nie jest pierwszym trenerem, tylko jest częścią zespołu? Czy nie miałeś z tym problemu, że czasem miałeś ochotę, nie wiem, bardziej przekonać wszystkich, delikatnie mówiąc, do swojej wizji danej sytuacji? Znaczy, to jest to, jak funkcjonuje sztab, jak funkcjonuje dana grupa ludzi, przede wszystkim zależy od lidera, tak? Czyli od tak zwanego, no, nazwijmy to gdzieś tam w języku biznesowym, szefa, tak? I jeśli jest grupa świadomych ludzi, którzy mają uczestniczyć w danym projekcie i od samego początku podział ról jest znany i oni akceptują ten podział ról, to tutaj po prostu no, czysto profesjonalne
podejście no nie pozwala funkcjonować inaczej. I funkcjonowanie w zespole no też wymaga współpracy, ale też kontroli własnych, powiedzmy to, zapędów, tak? Okej, ja nigdy nie ukrywałem, że w każdym zespole praktycznie, w którym funkcjonowałem jako zawodnik, gdzieś tam bardzo często odgrywałem rolę lidera, ale w momencie, kiedy jesteś zapraszany do projektu i tym bardziej, jeśli znasz tych ludzi, znasz ich od lat i relacje są bardzo dobre, a kolejną bardzo ważną kwestią jest to, że osoba zapraszająca do projektu wręcz oczekuje tej różnorodności i zderzenia punktów widzenia, no to wtedy efektywność wykorzystywania potencjału poszczególnych członków sztabu jest bardzo wysoka, bo przede wszystkim nie jest to obarczone, że ta aktywność w sztabie jest powodowana chęcią budowania pozycji, tylko tutaj każdy jest jakby, nie ma hierarchii, tak? Jest jedna osoba, czyli pierwszy trener, który odpowiada za cały zespół, a wszyscy członkowie sztabu mają ten sam głos i wtedy to jest szczególnie istotne i bardzo, bardzo ważne w tych kryzysowych momentach, kiedy odpowiedzialność i ciężar tej sytuacji musi rozłożyć się na większą grupę osób niż nie tylko na jednego trenera. I ja uważam, i też to tak wyglądało w sztabie, w którym miałem okazję współpracować, że właśnie taki układ jest bardzo korzystny, szczególnie dla tego pierwszego trenera, tego szefa, na którym koncentruje się cała uwaga i zarządzanie tym zespołem, również w komunikacji zewnętrznej, no może przede wszystkim sprawić, że efektywność tego działania tego zespołu będzie dużo większa i na dłuższej przestrzeni czasowej. Troszeczkę może mówię tak enigmatycznie, ale... No, właśnie nie mówisz enigmatycznie. Ja się zastanawiam, czy nie przedłużyć tego spotkania do 3 godzin, bo ja bym chętnie dużo takich informacji. Ja już kończę kawę. Tak. To teraz zrobimy. Ja tutaj zostawię cię samego, porozmawiasz sobie sam ze sobą, a ja pójdę zrobić kawę. A, dziękuję bardzo. To już ostatnio widzieliśmy taki materiał, tak? Pan redaktor wyszedł ze studia, ale rozmówca nie zauważył. Także. Ale to w polityce takie są. Ja tutaj też raz się zdarzyło, tak? Że wyszedłem z kadru, musiałem otworzyć okno, bo gorąco się zrobiło. I... No, to jak się zrobi gorąco, to ja wyjdę na odmianę. Wojtek, będziemy tutaj skakać z tematów na temat, bo jest mnóstwo osób, które każdy ma jakieś tam swoje spostrzeżenia, swoje pytania, zagadnienia. Zaatakujemy, może pozdrawiamy pana Dawida Astrakrotoszyn. Witam. Pozdrawiamy. Astrakrotoszyn? No, nie miałem przyjemności, także... To może jeszcze przed tobą to jest. Znaczy ja już raczej zawodnikiem nie będę, także muszę rozczarować od razu. Zobaczymy, co trener odpowie, bo to tak troszeczkę zaatakujemy z flanki. Co pan sądzi o podejściu trenerów do taktyki w treningu w Polsce? Znaczy trudno jakby tutaj mówić globalnie. Każdy trener ma swój warsztat i proporcje, jeśli chodzi o ilość czasu w procesie treningowym poświęcanego danemu obszarowi, bo mówimy o technice, taktyce, motoryce, przygotowaniu mentalnym, więc jest bardzo różne, tak? Ja uważam, że i też tego doświadczyłem, że w pewnych procesach, w zależności od realiów, jeśli mówimy o realiach klubowych, jeśli mówimy o już kwalifikacjach zawodników na topowym poziomie dla danej ligi, dla danego kraju, no to wówczas pewne obszary dyspozycji, mówimy tu o dyspozycji właśnie motorycznej, takiego ogólnej kondycji zawodnika, powinny być normą. Wówczas to spełnianie tych norm plus świadomość zawodników i ich profesjonalizm daje większą rezerwę czasową sztabowi, trenerowi na pracę w innych obszarach, w tym oczywiście mam na myśli taktykę. Okej, czyli przepraszam, zmierzasz do tego, że na określonym poziomie zawodnik już powinien też być na określonym poziomie po Dokładnie. To, żeby trener mógł realizować... Dokładnie, tym bardziej, że wiemy, no widzimy, jak się zmienia piłka nożna, nie tylko w samym obrazie rywalizacji gry, czyli to już przyspieszenie
przyspieszenie tej gry i cały czas szukanie rezerw w tym aspekcie i szybkości, i lokomocji, i przemieszczania się formacji, i podejmowania decyzji, i szybkości przemieszczania się piłki wszędzie. Wszędzie ten czynnik jest cały czas podkręcany, no i to oczywiście wymaga odpowiednich kwalifikacji zawodniczych i też nawyków. No i jeśli mamy do czynienia właśnie z grupą zawodników o odpowiednich nawykach, również świadomości, no wtedy tego czasu na pracę nad elementami taktycznymi jest dużo więcej, chociaż z doświadczenia też wiem i widzimy to, i też z doświadczenia zawodniczego, że no, ta praca jest pracą taką bardzo statyczną, niejednokrotnie żmudną i nudną dla zawodników, ale tutaj z kolei mówimy właśnie o tej świadomości, o tych nawykach, o świadomym uczestnictwie zawodnika w tym całym procesie gry, więc uważam, że no, ten obszar jest przebogatym obszarem, też widzimy wiele zespołów już w polskiej ekstraklasie, jest powtarzalny w pewnych zachowaniach, w pewnych fragmentach gry, organizacji, nie mówimy tylko o stałych fragmentach gry, bo kiedyś za czasów mojej kariery zawodniczej, no to jeśli mówiliśmy o taktyce i jakiejś organizacji gry, no to w większości dotyczyło to właśnie stałych fragmentów gry, no i przeważnie stałych fragmentów gry w defensywie. Wszystko, co było ofensywne, to już wynikało z indywidualnych możliwości i kreatywności poszczególnych zawodników, bo pamiętamy, że praktycznie w każdym zespole był ktoś, kto świetnie wykonywał stałe fragmenty gry, uderzał rzuty wolne, rzuty rożne i to się opierało tylko na tym zawodniku i po prostu taki gość stawał piłkę i byli też tacy, co powtarzalność była bardzo, bardzo wysoka w tym elemencie. Teraz piłka się zmienia, teraz kwalifikacje i zawodników, i grających w polu, i bramkarzy rosną, więc każdy szuka tych rezerw, więc jak najbardziej praca nad organizacją gry w formacjach, praca nad budowaniem świadomości indywidualnej zawodnika, jeśli chodzi o jego zachowania taktyczne, no to jest na pewno ten obszar, który nie od razu, ale w perspektywie czasu przyniesie swój efekt i powinna ta praca być jak najbardziej realizowana. No, trudno tutaj w pracy z zespołem powiedzieć, że któryś obszar jest mniej ważny niż inny. Tak? Dla mnie te wszystkie obszary są ważne i w zależności od kwalifikacji, poziomu profesjonalizmu danego zawodnika jest już właśnie uzależnione to, na jakim poziomie są poszczególne obszary. No ale jeśli mówimy o młodych zawodnikach, to tym bardziej tutaj jak najwięcej czasu i w pracy indywidualnej uważam, że powinno być poświęcane, żeby, no bo ostatecznie tak to przełoży się na efektywność ich działania na boisku, bo jeśli te działania będą świadome w odpowiednim momencie i adekwatne do sytuacji, no to będą bardziej skuteczne, nie będą wymagały dodatkowego wydatku energetycznego, więc te wszystkie obszary są i powiązane, i zależne, i jak najbardziej trzeba nad nimi pracować, a taktyka jest uważam kluczem współczesnej piłce, kluczem do sukcesów, co udowadniają to trenerzy na poziomie międzynarodowym. Wyczerpująca odpowiedź. Myślę, że tutaj już po dwóch godzinach nasz pytający powinien być usatysfakcjonowany. Ja sobie pozwolę tylko tutaj odnieść się do, powiem po imieniu, no bo się znamy, do Witka, że nie przypominam sobie, kiedy wychodziłem po kanapki, więc prosiłbym, żebyś przypomniał, kiedy to było, kiedy prowadzący wyszedł po kanapki. Takie sytuacje się zdarzają. Wchodzimy w kwestie bramkarskie. Który z bramkarzy polskiej ligi zrobił na trenerze największe wrażenie? Ale z obecnie grających, czy? Nie wiemy, nie mamy tej informacji, więc chyba nie z obecnie grających. Ja zrobiłem największe wrażenie na mnie. Nie, no, to jak kiedy ja. I dlaczego? Co go wyróżnia lub też nie? To może mówimy o jednak teraźniejszych czasach. Znaczy, jeśli miałbym gdzieś tam zwracać uwagę, to dużą uwagę przywiązuję do bramkarzy młodszego pokolenia, gdyż uważam, że w ostatnim czasie no, tych bramkarzy troszeczkę brakowało, jeśli chodzi o zespoły teraz. Chodzi o tych. Tak, tak. Mhm. I,
Jedyne na pewno do tej grupy bramkarzy zaliczają się Karol Niemczycki i Czarek Miszta, Karol z Krakowi, Czarek Miszta z Legii. Po części też znam tych zawodników, bo miałem okazję z nimi pracować i w Legii, i w reprezentacji, więc już wtedy widać było, że kwestią czasu jest to, kiedy oni trafią do pierwszych zespołów ekstraklasowych i zaczną w nich odgrywać coraz większą rolę. I o tyle mnie to interesuje, że cały czas patrzymy na potencjał, który cały czas podlega procesowi rozwoju, tak? Czyli ci zawodnicy w każdym meczu pokazują, potwierdzają jeszcze tą swoją rezerwę i możliwości. Oczywiście dla tego wieku, szczególnie jeśli chodzi o Czarka Misztę, to te pierwsze doświadczenia zawsze są obarczone błędem i to prawo do błędu taki zawodnik powinien mieć i przede wszystkim w ten sposób zdobywać doświadczenie i budować siebie jako zawodnika i czerpać z tych doświadczeń, rozwijać się. No oczywiście też jest to w dużym stopniu uzależnione od tego, w jakim klubie, o jakich celach sportowych ten zawodnik występuje. No i jak się zwykło mówić, tak, pierwszy błąd jest przypadkiem, drugi jest tendencją, a trzeci jest chorobą, więc ważne jest to, żeby tych błędów po prostu nie powtarzać. Więc jeśli miałbym się przyglądać, no to przyglądam się tym zawodnikom, polskim młodym zawodnikom, chociaż jest wielu, wielu zawodników, bramkarzy i doświadczonych, którzy z powodzeniem występują od wielu lat w polskiej ekstraklasie. Co zaskoczyło Pana podczas konfrontacji wiedzy zdobytej z perspektywy zawodnika, a wiedzy zdobytej na kursach trenerskich? I pytanie, czy wszystkie kursy robiłeś w Polsce trenerskie? Tak, wszystkie kursy trenerskie robiłem w Polsce. Co zaskoczyło? To nie jest tak, że coś zaskakuje. To jest jakby kwestia popatrzenia na dany problem z innej perspektywy. To, co jest związane z grą bramkarza i przede wszystkim umiejętność oceny sytuacji i analizowania sytuacji. To bramkarz de facto w trakcie gry cały czas analizuje sytuację, cały czas przetwarza informacje, ocenia ryzyko, podejmuje decyzje, więc te procesy nie są dla zawodników grających na tej pozycji niczym nowym i tak naprawdę wchodzimy w rolę trenerów, no to mechanizm jest bardzo podobny. My też jesteśmy tymi, którzy patrzą z perspektywą, z dystansem, tak jak w sytuacji na boisku, zanim sytuacja dochodzi do naszej bramki, my widzimy wiele czynników, wiele elementów, potrafimy sytuację przewidzieć, ocenić. Im więcej mamy doświadczenia, tym łatwiej nam jest te decyzje podejmować prawidłowe. I później praca trenera to również, to jest analiza. Najpierw patrzymy na zawodnika, oceniamy jego potencjał, jego mocne strony, jego słabe strony, jego wiek, zdolność przyswajania nowych informacji, zdolność przetwarzania informacji w trakcie gry. No wiele czynników, które jakby nam budują model jakby tego zawodnika, no a później szukamy rozwiązań i też planujemy w czasie, bo jeśli mówimy o zawodniku, który jest gdzieś tam zawodnikiem już grającym na najwyższym poziomie w trakcie sezonu, no to wiadomo, że tego czasu zbyt wiele na przebudowywanie i pracę nad czymś ekstra nie pozostaje, tym bardziej, że się mówi, trudno jest ukształtowanego zawodnika przebudowywać, bo to może na pewno w pierwszej fazie doprowadzi do spadku formy i konfliktów, ale jeśli mamy na to większą perspektywę czasową i możliwość pracy indywidualnie z takim zawodnikiem, to jak najbardziej tak, wówczas jest szansa, że po takim procesie najpierw analitycznym, później pracy i przebudowy, no że damy możliwość zdobycia nowych kompetencji takiemu zawodnikowi, więc to są te jakby punkty widzenia, ale one się specjalnie nie różnią. Zawsze byłem zawodnikiem, który bardzo analizował swoje poczynania na boisku i po zakończeniu meczu oglądałem swoje mecze, analizowałem swoją grę, cały czas szukałem lepszych rozwiązań. I to samo jakby jest w pracy trenera. No, wiadomo, nie,
nie da się zastosować schematów, tak? Bo uważam, że w pracy, tym bardziej jeśli mówimy o pozycji bramkarza, i to jest jedna z nielicznych pozycji w Polsce, generalnie w piłce nożnej, z którą pracuje się indywidualnie, więc proces też jest procesem indywidualnym, bo każdy bramkarz, każdy zawodnik jest inny i ma inne potrzeby. Oczywiście jest pewien nurt ogólny, ale też są takie czynniki w procesie zindywidualizowanej, tą pracę trzeba wykonywać, bo ona daje najlepszy efekt. Przechodzimy do tematu Spartaka. Wiedziałem, że ten temat będzie poruszony. Jakby nie było pytania, to ja bym sam go poruszył. Pytanie od pana Michała. Czy Spartak wtedy, czyli wtedy, kiedy ty grałeś, był top profesjonalny w tym sensie, że baza, podejście, czy ciężko było przestawić się ponownie na polskie podwórko, czy jednak taka swojskość, na przykład w Stomilu, ma to coś? Ja osobiście lubię takie sentymentalne klimaty i zawsze ta sama otoczka, szatnia jest dla mnie bardzo ważna. Czy właśnie taki twardy typ, jak opisywał bodajże Szamo, nie miał problemu z powrotem do Polski i właśnie pozytywnie chciał wpłynąć na innych przez to, co sam osiągnął? Także ten twardy typ to kto? Szamo. No ty jesteś twardy. Że ja jestem twardy typ? Tak mi się wydaje. No nie wiem, zdania są podzielone, ale jeśli chodzi o Spartak, ja trafiłem do tego klubu w 2003 roku z Szachtara Donieck i Szachtar Donieck po przeprowadzce z Legii Warszawa to był... Pozwolicie, że ja to pytanie schowam, żeby nas było widać. To był przeskok bardzo duży, gdzie jeśli mówimy o infrastrukturze sportowej, Legia wówczas funkcjonowała na jednym boisku trawiastym. Szatnie mieściły się w budynku, który był tak naprawdę zlepkiem baraków i te warunki do treningu no, i tak były jedne z najlepszych w Polsce, ale no, bardzo się mocno różniły. To, co zostałem w Doniecku, no, to był top europejski, jeśli chodzi o warunki do pracy, ilość boisk, rozbudowane sztaby, no, to były zupełnie inne realia. Z kolei jak trafiłem do Moskwy, do Spartaka, to akurat trafiłem w tym momencie, kiedy klub był w przededniu bardzo dużych zmian i w obszarze właścicielskim, w obszarze zarządczym. No i oczywiście też te zmiany później wpłynęły na dalszy proces zmian w różnych obszarach, w tym również i bazy sportowej. Akurat Spartak dysponuje legendarnym ośrodkiem sportowym, zwaną terasowką. I w momencie, kiedy ja tam trafiłem, to jeszcze czuło się ten klimat właśnie, jak to się u nas mówi, wczesny gierek. Aha. Czyli można było gdzieś tam jeszcze pewnie na ścianach w niektórych pokojach odnaleźć ślady, nie wiem, Dasajewa czy Czesowa i Onopko czy nasunął mi się pomysł na konkurs. Mogę ci przerwać na chwilę? Okej. Okay, no słuchajcie, w Muzeum Spartaka są takie gabloty i jest jedna gablota poświęcona bramkarzom i tam jest, jeśli dobrze pamiętam, trzech bramkarzy w tej gablocie, w takich uwypuklonych, nie wiem, czy to jest dobre słowo, trzech bramkarzy. Uwypuklonych to nie jest dobre słowo, ale wskazanych, wiadomo, że tych bramkarzy było więcej. Tam jest trzech bramkarzy w tej gablocie, tak jakby na pierwszy plan wysuniętych. Mamy już nowy numer, który wygląda tak, świeżutki, jeszcze prawdopodobnie nie trafił prawie do nikogo. Chętnie ten numer wyślemy osobie, która wskaże trzy nazwiska bramkarzy Spartaka, którzy są w tej gablocie. Okay? Jak to sprawdzić, trzeba do Moskwy, do muzeum pojechać. Ja byłem. A, czyli już możesz sobie wręczyć. Ja sobie wręczam, tak. Słuchajcie, pierwsza osoba, która wskaże te trzy nazwiska, to dostanie ten numer, wyślemy na wskazany adres. Gdzieś chyba nawet w internecie krążą relacje z tej wizyty naszej. Więc, ale relacji więc było dużo. Wytrawni internauci odnajdą na pewno. Wytrawni tak. Internauci też wiedzą, że jeżeli chcesz jechać do Moskwy i ją zwiedzać, to nie jedź nigdy z tym człowiekiem, bo nie dadzą ci spokoju i nie pozwolą ci niczego zobaczyć. Tylko cały czas będą zaczepiać. Wybacz, nie jedziesz z tym. Jadę. Przepraszam, przerwałem. Czy jeszcze masz Więc, to był taki, jak to się mówi, wczesny gierek i to się wszystko też na moich oczach zmieniało.
baza została przebudowana, unowocześniona i to też... Marek jakby... Wawrzynowski pozamiatał. O, proszę. Cieszę się, bo będę mógł osobiście przekazać, nie trzeba będzie daleko jeździć, wysyłać. Marek, umówimy się, czasopismo jest twoje. Brawo. Zobaczcie, tutaj macie właściwą odpowiedź. Po raz drugi przerwałem, trzeci raz już nie przerwę. O, proszę. Tak to wygląda, ja pamiętam. Nawet to jest na zdjęciach uwiecznione, rzeczywiście, tak było. Mam te zdjęcia gdzieś, jeżeli ktoś będzie chciał do wglądu, to mogę udostępnić. Maksymienko, Ebrow, Sewichow. No to są obecni bramkarze. No to jeszcze muszą zasłużyć. Akinfiev nigdy nie był bramkarzem Spartaka Moskwa, także podejrzewam, że na forach kibicowskich to by zawrzało. Po takim jeśli wpisie. Chodzi o sprawy kibicowskie, to do tego tematu jeszcze wrócimy. Tak. Dobra. Już nie przerywam. Więc ta baza też się zmieniała i praktycznie od momentu, czyli od 2004 roku, no to była końcówka 2-3, jak do klubu, do grona właścicielskiego dołączył obecny współwłaściciel Leonid Fidun. Klub zaczął, ten proces transformacji bardzo mocno przyspieszył i klub zaczął zmieniać się. Widać było, że duże środki są inwestowane. Klub nie dotyczyło to tylko infrastruktury, ale również zespołu, to wówczas właśnie między innymi do klubu, do drużyny dołączył Niemania Vidić, Martin Iranek, Kowacz, Mozart, Kavenagi, Rodriguez, Clemente, więc to były takie transfery już no, znaczące nawet na rynku europejskim i transfery, które realnie też wzmocniły zespół, więc to były takie no, realia, które raczej w polskiej piłce nożnej są no, trudne do osiągnięcia. No i chyba będą mówiąc w najbliższym czasie. Panie Michale, jest pan wytłumaczony, stres zjadł. No, doświadczałem tego również, także nie ma rozumiem. Nie ma o czym mówić, tak. Kolejne pytanie od pana Kacpra. Ja mówię od Kacpra, bo znam człowieka. Skąd pana zdaniem bierze się w naszym kraju urodzaj na pozycji bramkarza przez ostatnie dekady? Nawet w piłce ręcznej zawsze posiadamy wysokiej klasy zawodnika. Czy może zimowe przejście na treningi na halach pozwala nabyć odpowiednią koordynację, refleks, czas reakcji potrzebny na tej pozycji? Czy ja mam na to inną teorię? To też jest w doświadczeniach jakby szkoły holenderskiej, że to Holendrzy przeliczyli, ile minut jest potrzebnych treningu, pracy dla zawodnika, by osiągnąć profesjonalny poziom wyszkolenia. I tutaj dokładnie ten sam mechanizm dotyczy, jeśli chodzi o bramkarzy. Tu mówimy o ilości bodźców, które stymulują rozwój bramkarza. Jeśli weźmiemy taką podstawową konfigurację drużyny piłkarskiej, gdzie mamy powiedzmy 20 zawodników z pola i dwóch bramkarzy, więc proporcje ilości kontaktów z piłkami w przypadku bramkarzy, chociażby w takim, nie wiem, czy w ćwiczeniu, w jakiejś gry, czy w jakimś fragmencie gry, czy w ćwiczeniu techniczno-taktycznym z realizacją uderzenia na bramkę, to ilość kontaktów, ilość interwencji takich typowych dla danej pozycji, bramkarze wykonują w danej jednostce treningowej wielokrotnie więcej niż wszyscy inni zawodnicy w tym procesie, to po pierwsze, a po drugie no, pozycja bramkarza to jest jedyna pozycja dotychczas, z którą pracuje się indywidualnie w klubie. Oczywiście pojawili się już trenerzy przygotowania motorycznego, są też trenerzy formacji w niektórych klubach i pracuje się formacjami, no, ale bardziej w obszarze zachowań taktycznych, a jeśli chodzi o bramkarzy, no tutaj trenerzy bramkarzy są od wielu, wielu lat obecni w klubach ekstraklasy teraz i klubach niższych klas rozgrywkowych i przede wszystkim no, ilość tych bodźców, informacji, komunikacji, uderzeń, chwytów, jest tych podstawowych działań charakterystycznych dla tej pozycji jest wielokrotnie większa niż w przypadku innych pozycji, więc to kształtuje. No ale w innych krajach też przecież kształtuje, a tutaj jakby ewidentnie pan Kacper odnosi się do tego, że my ewidentnie w Polsce... Też słyszałem taką teorię, chociaż Słowacy też mają wielu przedstawicieli właśnie grających na tej pozycji na bardzo wysokim
poziomie i są jakby też taką, powiedzmy, kolebką bramkarstwa, która wypuściła w Europę wielu utalentowanych bramkarzy. Więc też to jest uzależnione jakby od kreatywności, bym to nazwał, i podejścia do procesu szkoleniowego właśnie, jeśli chodzi o bramkarzy, tak, w Polsce. Bo ja się też zderzyłem się z specyfiką pracy włoskich trenerów, ukraińskich trenerów, rosyjskich trenerów, trenerów również na Wyspach, no i oczywiście trenerów w Polsce. No jeśli miałbym to porównać, no to zdecydowanie, jeśli chodzi o trenerów bramkarzy w Polsce, no to konstrukcja jednostki treningowej, dobór środków i ewidentnie wyczuwalny jakby cel jednostki treningowej, czyli to, nad czym pracujemy w danym jednostce, co poprawiamy, czy też budowanie świadomości zawodnika, że on uczestniczy w tej jednostce treningowej i wie, czego się od niego oczekuje, jaki jest cel danego treningu, to ma na pewno wpływ na taki efektywniejszy proces i co jest jakby kolejnym krokiem, też lepszy rozwój danego zawodnika. Jeśli chodzi o szkołę ukraińską czy rosyjską, no to są bardzo takie metody oparte na starej naszej szkole jeszcze bramkarskiej i przygotowania bardzo fizycznej. Ja też tam bardzo mocno to odczułem, ale też pracowałem z trenerami, z jednym przede wszystkim z Spartaku, gdzie ta współpraca układała się bardzo dobrze i im dużo ze sobą też rozmawialiśmy, jakby to jest trener, który też chciał się rozwijać i nie zamykał się w pewnych schematach, więc słuchał swoich zawodników i w ten sposób też poprzez taką współpracę, rozmowę i zmianę pewnych środków myśmy szukali tych efektywniejszych. Odrzucaliśmy pewne właśnie akcenty mocno fizyczne, które obciążenia, które były przerysowane i tak naprawdę niepowtarzalne w grze i to jest jakby podstawowym elementem, na co bardzo mocno właśnie jeszcze zapomniałem o szkole holenderskiej, tutaj mam na myśli Fransa Hooka, na co właśnie bardzo mocno pragmatycznie spoglądają Holendrzy i to mi bardzo też bardzo wpłynęło na moją świadomość zawodniczą właśnie ten okres pracy i to, że taki pragmatyzm, który zamykał się w tym, że w treningu nie robimy niczego, co się nie powtarza w meczu. Więc wszystko było jakby uporządkowane i symulujące sytuację na boisku. No ale wiadomo jest, że w piłce nożnej nie da się wszystkiego przewidzieć i są sytuacje wykraczające poza pewien, powiedzmy, przewidywany obszar. No i tutaj na tę sytuację również bramkarze muszą być przygotowani, więc też pewne przekraczane, ciągle przekraczane granic. Tylko całą sztuką jest to, żeby te przekraczanie granic było stopniowo i dostosowane do możliwości adaptacyjnych zawodnika, a nie wykraczające poza te możliwości, bo wtedy no niestety można takiego zawodnika bardzo szybko... No nie spełni twoich oczekiwań, będzie się frustrował i tak dalej. No, więc idąc jakby tutaj w kierunku tej filozofii trochę rosyjskiej, ze względu na to, że tam ilość dostępnego materiału ludzkiego jest wielokrotnie większa niż u nas w kraju, no to te metody były tak kształtowane, że tam się niespecjalnie ktoś przejmował do momentu, aż piłka została tak mocno skomercjalizowana, że zawodnicy zarabiali coraz większe pieniądze, trzeba było za nich płacić, więc wymiar finansowy tu był istotny, ale wcześniej to się nikt specjalnie nie zastanawiał, jakie będą tego konsekwencje, tylko jak się jeden nie dawał rady, to na pewno znajdzie się któryś, który da radę i ja byłem też takim przypadkiem, że ja trafiłem do Spartaka Moskwa i byłem w tamtym momencie byłem szóstym bramkarzem już w drużynie w danym sezonie, z szóstym zarejestrowanym, zgłoszonym do klubu, więc moi poprzednicy no, widocznie nie sprostali swoim wymaganiom i było ich niemało. Emil, witamy Cię, cieszę się, że jesteś z nami po raz kolejny.
małe pytanie dotyczące warunków fizycznych u bramkarzy. Podczas pracy przy projekcie ty też masz szansę. Często zderzam się z opinią, iż bramkarz musi mieć powyżej 187 cm wzrostu. Przez niższe ligi przewija się sporo sprawnych, zdolnych chłopaków, ale mierzących mniej, czyli 184-185. Czy specyfika gry w naszym kraju wymaga bardzo wysokich bramkarzy? Dziękuję za odpowiedź z góry. Znaczy, wzrost jest jednym z elementów, ale to nie jest czynnik warunkujący. Ja bym do tego tak się nie odnosił. W przypadku zawodnika grającego na pozycji bramkarzy ważny jest tak zwany zasięg, czyli długość całkowita ciała, tak? Czyli jeśli mierzymy od palców prawej stopy do palców lewej ręki, to jest całkowita długość ciała, czyli tak zwany zasięg. Mówiąc o zawodnikach, którzy na przykład mają bardzo dobry parametr, ten parametr, na przykład ich konstrukcja mięśniowa, czy też nawyki, czy wzorce ruchowe na przykład nie pozwalają w krótkim czasie osiągać tego zasięgu. Czyli po prostu, mówiąc kolokwialnie, potrzebują więcej czasu, żeby się otworzyć, czyli wykorzystać całą długość swojego ciała. A wiemy, no że... jeżeli mówisz o zasięgu, ja mam 1,74 m, jakbym miał dwumetrowe ręce, to mógłbym być bramkarzem. Pewnie tak, ale może niekoniecznie dwumetrowe ręce, ale na przykład bardzo dynamiczne, silne nogi, które ci dawałyby możliwość takiej dużego zasięgu pracy czy przemieszczania się w linii bramkowej, czy też wyskoku do piłki. Więc to jest, długość ciała jest jednym z elementów i są inne czynniki. Zawsze jest ten kompromis i musi być ten balans, bo zawodnik zbyt wysoki będzie miał określone uwarunkowania również koordynacyjne, które też będą w pewnym momencie jakimś ograniczeniem. Jest wiele przykładów bramkarzy, którzy niekoniecznie dysponują tymi parametrami powyżej 1,90 m, czy tam 88, jak to się utarło, czy 7. Nie wiem, skąd ta granica i kto ją kiedyś wyznaczył. Dla mnie to jest zupełnie jakby... No tak, czemu 7, a nie na przykład 6 albo 8. Dokładnie, niezasadne. Którzy przede wszystkim... Ważna jest zdolność przetwarzania informacji, czy szybkość reakcji, czy jak oceniamy, jak szybko, ile czasu potrzebujemy. Szybkość przemieszczania się, wyboru pozycji, przewidywania, tak? Reakcji na krótkim dystansie, czyli na samą piłkę. Ja miałem okazję grać przeciwko właśnie takim bramkarzom jak Akinfiev, gdzie zmuszenie tego bramkarza do upadku, do wyskoku za piłką, to było naprawdę wielką sztuką. On się doskonale ustawiał, on był bardzo szybki na nogach, przemieszczał się. On nie był jakoś nadzwyczaj wysokim bramkarzem, ale też doskonale radził sobie w grze na przedpolu, więc jak ja słyszę opinię, że wysoki bramkarz lepiej sobie radzi na przedpolu, no to trudno mi się z nią zgodzić, bo jeśli chodzi o element gry na przedpolu, tutaj oczywiście zasięg ramion jest ważny, ale ważniejszym czynnikiem jest tak szybkość oceny sytuacji, odpowiedni wybór pozycji, ustawiania się w stosunku, zdolność obserwacji, czyli przemieszczania się przeciwnika i szybkość podejmowania tych decyzji i pracy nóg, bo tak naprawdę w grze na przedpolu bramkarz ma do pokonania w bardzo krótkim czasie maksymalnie odległość między 3 a 8 metrów. To jest tak, już to jest dalekie, naprawdę dalekie wyjście. Jeszcze jeśli bierzemy pozycję początkową gdzieś tam na około drugim metrze, no to teraz można sobie, niech każdy z nas przypomnie, ile takich interwencji bramkarze w polskiej ekstraklasie wykonują na przykład w okolicach 11 metra, nie, w grze na przedpolu. Nie jest tego zbyt wiele, więc to są elementy decydujące. Oczywiście zasięg ramion jest istotny i na pewno pomaga, ale to nie jest długość ciała, to nie jest kluczowe, a mówimy tylko o jednym z elementów, czyli o grze na przedpolu. Umiejętność skracania dystansu i zamykania światła bramki to też jest element, który jest, jeśli jest opanowanym elementem, może być skutecznie wykorzystywany. I teraz pytanie, czy w tym momencie my wykorzystujemy długość, maksymalną długość swojego ciała, czy nie? Bo jeśli mamy odległość, to powierzchnia ciała się liczy, ale też dystans, jak szybko jesteśmy w stanie ocenić,
i skrócić ten dystans do zawodnika atakującego, więc tutaj już nie rozwijając się dalej, no wzrost jest jednym z kryteriów, ale na pewno nie warunkujący. No zobacz, Marek Wawrzynowski właśnie ten temat poruszył. Marek tutaj ma statystyki, zaraz nas będzie strzelał. Tak, tylko że widzisz, Marku, to w te pierwsze twoje pytanie, które wyświetlamy, nie mamy go do końca, więc nie wiemy tak naprawdę, bo jest zbyt długie, tutaj się nie zmieściło, ale skupmy się na tym drugim pytaniu, czyli właśnie związanym z wzrostem, że w ostatniej kolejce w Ekstraklasie najniższy bramkarz miał 1,87 m, a w lidze hiszpańskiej 6/20 miał od 108 do 186. I tutaj jeszcze widzę dalszą część właśnie, ta ciekawostka, 180, 181, 182, ale to chyba potwierdza to, co powiedziałeś. Dla mnie nie jest to ciekawostką, poza tym to też jakby model bramkarza, jego parametrów jest w dużym stopniu uzależniony od modelu gry zespołu, ale też ligi, w którym występuje, czyli pewnej specyfiki. Wiemy, że Liga Hiszpańska jest ligą bardzo zaawansowaną piłkarsko i tutaj ja jestem ciekawy z Premiership, jakie by grze ofensywnej, ale też no, mamy do czynienia, mówimy o Premiership, ale czy tam widzimy bramkarzy, no tam są bramkarze o słusznych parametrach, ale czy tam widzimy bramkarzy, którzy jakoś wybitnie radzą sobie w grze na przedpolu i są powiedzmy królami tego przedpola, czy no Peter Schmeichel był wysokim zawodnikiem, ale to nie był jakoś mega, miał 180, ja nie pamiętam. 189, 190, ale był niezwykle silnym i dynamicznym bramkarzem. Wiesz, 189 dla mnie to dużo. No, ty nie byłeś bramkarzem, więc no są wyżsi, tak bym powiedział, więc no tutaj specyfika, mówię, i jakby potrzeby zespołu ligi w Hiszpanii, bramkarze, zresztą nie tylko w Hiszpanii, już coraz częściej praktycznie we wszystkich ligach europejskich ten model gry bramkarza już zmienia się, transformuje inne kompetencje, te kompetencje w budowaniu gry, nie tylko w działaniach defensywnych, ale również w ofensywnych, konstruowania, uczestnictwa w konstruowaniu ataku swojego zespołu, sama zmiana przepisów, wznowienie gry z pola z bramkowego i to, co tutaj się zmieniło, jak to wpłynęło na rolę bramkarza, no jest coraz więcej jakby czynników, które i zmieniających się w piłce nożnej, które bardzo mocno rzutują na tą pozycję. I kiedyś pamiętam jeszcze podczas kursu trenerskiego UEFA Goalkeeper, a kiedy na kursy w Polsce gościł Paki Bonner i Franz Huk, mieliśmy taką dyskusję właśnie odnośnie kompetencji, ewolucji gry na pozycji bramkarza i jak się zmienia jego rola. Ja tak dosyć śmiałe stwierdzenie rzuciłem, że i to było kilka lat temu, że za moment no, bramkarze w wielu zespołach to będą to tak zwani playmakerzy, to będą broniące ósemki, które będą mogły łapać piłkę w rękę. I jak obserwujemy, najbardziej zaawansowane w tym elemencie zespoły, czy nie wiem, Liverpool, Manchester City, dla przykładu, czy chociażby Barcelona, no to widzimy, jakie roli bramkarze bardzo często występują i to nie są działania defensywne. No jasne, ta pozycja to chyba, specyfika gry na tej pozycji zmieniła się chyba najbardziej. Jeszcze jedno pytanie od Marka, bardzo zresztą ciekawe. Zanim poproszę Cię o odpowiedź, to chcę też wspomnieć, Marku, i dla wszystkich zainteresowanych osób, że mieliśmy kiedyś takie wydanie asystenta trenera, w którym na okładce jest trener Krzysztof Dowhan i trener Andrzej Dawidziuk. I tam naprawdę jest bardzo dużo kwestii, o które Wy dzisiaj pytacie. Myślę, że warto skorzystać. To wydanie jest jeszcze dostępne w sprzedaży. Naprawdę zachęcam. Znajdziecie je u nas. Ja później wrzucę adres sklepu internetowego, ale tam też między innymi jest odpowiedź na to pierwsze pytanie, zdaniem oczywiście tamtych trenerów. W jakim wieku dzieci powinny zaczynać trening bramkarski? Może być jako dodatek do treningu w polu? Czy w ogóle jest jakiś w miarę przybliżony wiek? Pytanie zrzucam, żeby nas było widać, bo przy moim wzroście to jest mocno zasłonięte. Znaczy, tak krótko, jeśli mówimy, zawsze punktem odniesienia jest współczesny model gry, tak? Czyli czego oczekuje piłka nożna? Czego oczekuje piłka nożna współczesna od zawodnika grającego na tej pozycji. Ale musimy pamiętać również to, że zanim ten zawodnik, na którego dzisiaj patrzymy i on ma, nie wiem, 10 lat, no to
zanim on trafi na ten top level, to jest najszybciej okres, najkrócej 7 lat i piłka nożna się też zmieni. Oczywiście te korekty będą wprowadzane na bieżąco, ale wszechstronność kompetencji zawodnika grającego na tej pozycji wymaga również wszechstronności bodźców w treningu piłkarskim i uważam, że do 10 roku życia wprowadzanie pewnych elementów bramkarskich jest jak najbardziej wskazane, ale tutaj mocno bym się koncentrował na sprawności ogólnej, na rozwijaniu potencjału motorycznego zawodnika. Oczywiście umiejętności poruszania się i zachowań podstawowych w bramce, mniej na elementy techniczne, no bo elementy techniczne są też bardzo mocno powiązane z rozwojem fizycznym i też koordynacją i mogą też być zaburzenia na poszczególnych etapach, ale jak również różnorodność bodźców i danie możliwości rozwijania, czyli nie zamykania bramkarza tylko w tym obszarze działań defensywnych, ale również możliwość zdobywania tych doświadczeń w grze w polu, czyli w grze nogami, gdyż to też jest takim bodźcem, który daje bramkarzowi, modelu bramkarzowi inną perspektywę, poza tym możliwość zdobywania tych kompetencji, które ewidentnie będą mu potrzebne już na tym poziomie piłki dorosłej, więc ten pierwszy etap do 10 roku życia to jest jak najbardziej właśnie ta wszechstronność bodźców, duży nacisk na rozwój motoryczny, uruchomienie tego, nie mówimy o rozwoju motorycznym, czyli trening motoryczny, tylko uruchamianie potencjału motorycznego, czyli otwieranie tych furtek, budowanie tej wszechstronności i sprawności ogólnej, a dopiero w kolejnych etapach wchodzenie w tą tak zwaną specjalizację bramkarską. Także no to jest gdzieś tam w zależności też od wieku biologicznego, bo to też jest istotne. Tutaj co prawda nie jest pytanie, ale muszę wrzucić to jest skierowane do ciebie, do trenera Bartka Zalewskiego. Bojtek, napij się kawy, to przecież jest przy kawie. Pozdrawiam i do jutra. Bartek, dzięki. No właśnie za chwilę poproszę o dolewkę. Zaraz będzie dolewka, tak, wielka dolewka. Bartek, pozdrawiamy cię serdecznie. Wiemy, że nasza kawa smakowała. Okej. Okay. Słuchajcie, jesteśmy na etapie już chyba z tego treningu koniec bramkarskiego pytań, nie ma więcej pytań. Oj, nie, to nie jest tak łatwo. Szokowany. Z tego nie wygrzebiemy się już chyba z tego tematu bramkarskiego, a ja jeszcze chciałem z tobą trochę o twojej obecnej funkcji porozmawiać, czyli twojej działalności w polskiej pierwszej lidze. Mhm. Ale nie porozmawiam na razie, bo jest bardzo dużo pytań i trzeba to uszanować, że mamy tylu gości. Zobacz, to mi się wydaje być ciekawe. Czy trening bramkarski możemy porównać z treningiem piłkarzy? Spotkałem się z wieloma opiniami i sam jestem trenerem bramkarzy, pan Maciej. Znam odpowiedź, ale chciałbym wysłuchać trenera. Ale w jakim sensie porównać, bo tak nie do końca rozumiem. No tak, chyba to pytanie jest zbyt ogólne. Które elementy porównujemy, czy strukturę czasową, czy strukturę rzeczową, czy... Panie Maćku, poprosimy o w międzyczasie, żeby pan troszkę tutaj skonkretyzował to pytanie. Marek jest bardzo aktywny, pozwolę sobie wrzucić jeszcze jedno. Według badań znacznie zmniejszyła się odległość oddawania strzału do około 10 metrów. Również piłki są coraz trudniejsze, w sensie, no wiadomo, jakość, szybkość. Czy to sprawi, że najistotniejszą cechą bramkarza stanie się szybkość reakcji, czyli pójdzie to trochę w stronę hokeja? Z takimi opiniami można się spotkać, bo ostatnio był spory artykuł na ten temat w portalu Nuance. Znaczy to już idzie w tym kierunku, że właśnie ta szybkość reakcji przede wszystkim nie tylko na zmniejszenie odległości realizacji akcji ofensywnych przez przeciwnika do bramki bronionej przez bramkarza, ale też właśnie ilość zawodników znajdujących się w polu karnym, w polu widzenia bramkarza, szybkość przemieszczania się piłki, ta cała technologia, które pracują sztaby ludzi tylko po to, żeby utrudnić życie tym biednym bramkarzom. I sam tego doświadczyłem na przestrzeni lat, jak się zmieniała technologia produkcji piłek, jakie zachowania te piłki w ogóle, jak one się zachowywały w locie. I takim dla mnie do dzisiaj w ogóle nieodgadniętym zjawiskiem jest piłka Jabulani Adidasa. Na Mistrzostwa Świata w 2010 roku miałem nieprzyjemność grać tą piłką w lidze rosyjskiej.
i powiem szczerze, że ta piłka była zdecydowanie bardziej przewidywana przy strzałach z krótkich dystansów niż z odległości powyżej 20 metrów, bo powyżej tej odległości, zresztą zachęcam tutaj naszych uczestników do obejrzenia wielu filmików, które są na YouTubie, jak piłka Dżambulani potrafiła się zachowywać. Zresztą później podczas Mistrzostw Świata to było szeroko komentowane również przez trenerów reprezentacji uczestniczących w tym turnieju, że no, momentami no, ta piłka ośmieszała bramkarzy, bo trajektoria lotu tej piłki była tak nieprzewidywalna, że po prostu bramkarze głupieli. Ja liczę się również do tego grona i miałem po prostu sytuację, gdzie dopadały bramki zupełnie kuriozalne, więc szybkość reakcji, oczywiście jak najbardziej tak, tych elementów jest coraz więcej, pojawia się w treningu bramkarskim. No oczywiście podstawą do realizacji tego typu ćwiczeń w treningu bramkarskim jest ta podstawa motoryczna, tak, i tutaj no, musi już to być zawodnik o bardzo zaawansowanym poziomie, żeby mógł realizować te elementy, bo to przede wszystkim wymaga niesamowitej sprawności. Zresztą to widzimy w sytuacjach, kiedy bramkarze w różnych rozgrywkach na naszym kontynencie właśnie dokonują tego typu interwencji, no i w jakim kosztem, jakim wysiłkiem się to odbywa. To są już niesamowite umiejętności i piłka nożna zmierza do tego, że przede wszystkim z faktu, że zespoły coraz lepiej kontrolują piłkę i są w stanie przenieść się dużą liczebnością pod bramkę przeciwnika i go, no właśnie tutaj też mamy kolejne porównanie do hokeja, zrobić tak zwany zamek i długo się w tym zamku utrzymywać, to właśnie powoduje, że te odległości w realizacji są coraz mniejsze, czas trwania akcji dużo dłuższy, też poziom koncentracji i czas, jakim znajduje się bramkarz w tej sytuacji takiej oczekiwania realizacji coraz dłuższy, więc to wymaga właśnie dodatkowych zdolności motorycznych, ale też umiejętności w obszarze szybkości reakcji. Okej, okay. Tutaj jest pytanie od pana Radka, ja sobie pozwolę na pierwszą część tego pytania odpowiedzieć, bo Wojtkowi będzie niezręcznie. Krążą opinie i superlatywy na pana temat, jeśli chodzi o grę w Spartaku, a także do dziś mówi się, że jest pan uważany za wielkiego człowieka oraz darzony wielkim szacunkiem. Byłem świadkiem, potwierdzam, rzeczywiście tak jest. Można powiedzieć, że Wojtek jest tam legendą, a ciekawe pytanie jest, co na to wpłynęło? I to mnie bardzo znaczy z tą legendą to zdecydowanie jest przesadzone i ten klub. Ale jak przesadzone, jak ja widziałem. Ten klub i historia tego klubu. Wróciłem z 10 szalikami Spartaka. Każda ale, podróż metrem dostawałem szalik. 8 sam kupiłeś. Ten klub w swojej historii miał wspaniałe. Jeszcze tylko Marek ci podziękował za wszystkie odpowiedzi, jak podczas kariery wysoka klasa międzynarodowa. To też jest miłe, że zresztą tych podziękowań było więcej. No nie będziemy ich wszystkich czytać, ale praktycznie każdy. Ale też osoba. Bartek, tutaj słuchałem się Bartka, napiłem się, zrobiłem jej kakawę, także bardzo dobre. Więc w historii klubu Spartaka Moskwa jest bardzo dużo sukcesów i wspaniałych postaci, legendarnych postaci. Czy Dasajew, czy Czesow, to mówimy o bramkarzach, ale wielu zawodników, których też kibice w Polsce powinni kojarzyć, czy Juran, czy Nikiforow, Onopko, Cymbalar, Alejniczew, z którym miałem przyjemność również grać w jednej drużynie, czy później Titow. Więc no to są zawodnicy, którzy mieli olbrzymi wpływ nie tylko na Spartak Moskwa, ale też na reprezentację tego kraju, więc gdzieś tam ja sam fakt, że miałem okazję i odnalazłem się w tym klubie i dołączyłem do grona i tutaj akurat tego nie będę ukrywał, bo dołączając do klubu do Spartaka Moskwa w dosyć trudnym momencie do tego zespołu, uczestniczyłem w tym procesie transformacji i odbudowy tego klubu i to też wymagało dużego zaangażowania, nie tylko w pracy na treningu, ale też takiej pracy powiedzmy wokół zespole nad budowaniem kolektywu i też świadomości i odpowiedzialności za ten projekt, za tą drużynę. Ja zaliczając się do grupy liderów tego zespołu,
nigdy od tej odpowiedzialności nie uciekałem i były sytuacje bardzo różne, trudne, jak to w piłce nożnej. Są zwycięstwa, są porażki. Są porażki mniej lub bardziej zrozumiałe dla kibiców, ale ja wychodziłem zawsze z założenia, że po prostu trzeba rozmawiać i rozmawiałem z kibicami praktycznie po każdym meczu i były sytuacje bardzo często, że czekało na mnie kilkadziesiąt, kilkaset, a czasem grubo ponad 1000 osób tylko po to, żeby po prostu porozmawiać i nie zawsze było to po wygranych meczach, bo sam fakt, że na boisku pada taki, a nie inny wynik, no to kibice widzą, ale czasami chcą w tych ludziach trzeba po prostu im udzielić uwagi, czasu i dać nadzieję, że to się zmieni, tak? Że to jest jakiś proces, że to nie jest tak, że piłkarze po przegranym meczu, jak to się mówi, przychodzą obojętnie do porządku dziennego i to też mnie mobilizowało i do pracy nad sobą, ale też do pracy właśnie w tym obszarze, bo widziałem, jak mocno kibice są zaangażowani i nie było to, to było takie czysto emocjonalne, ludzkie zaangażowanie. Oczywiście są bardzo różni ludzie, no i trudno powiedzieć, że w gronie obecnych, czy tam nie wiem, 50 tysięcy kibiców, tak jak sam widziałeś na stadionie, wszyscy są jednakowi, bo są ludzie bardzo różni, ale ja miałem jakby wiele przykładów, w dużej większości właśnie takiego wsparcia, serdeczności, tylko dlatego, że sam jakby wykazywałem taką otwartą postawę, no i poza tym no, na boisku czy poza nim myślę, że dawałem siebie wszystko. Oczywiście nie unikałem błędów, bo błędy mi się przytrafiały, tak jak każdemu zawodnikowi, ale może właśnie dlatego i poprzez to zbudowałem jakoś tam wiarygodność w oczach tych ludzi i jest to pamiętane do dzisiaj, co jest dla mnie bardzo sympatyczne i przy każdej okazji, kiedy odwiedzam Moskwę, czuję się tam bardzo, bardzo dobrze i to jest bardzo miłe. No, ten klub w tym okresie, kiedy ja miałem możliwość reprezentowania go, nie sięgnął po mistrzostwo, ale wróciliśmy do czołówki klubów Ligi Rosyjskiej. No i cały czas w tej walce mistrzostwo liczyliśmy się. W sezonie 2006 było bardzo blisko, ale też różne okoliczności na to wpłynęło. A propos tych rozmów z kibicami, to muszę tutaj przypomnieć tą historię. Byłem świadkiem takiej rozmowy, w pewien sposób pośrednio brałem w niej udział. Nie to, że cofnęliśmy się w czasie, tylko to była rozmowa podczas naszej wizyty. To była wizyta zimowa. Wizyta zimowa, bo byliśmy dwa razy. W roku 2018. Tak, sytuacja była o tyle ciekawa, że rzeczywiście sytuacja wygląda tak. Jak ludzie w Moskwie dowiadują się, że przyjeżdża Wojtek, no to już jakby telefon nie przestaje dzwonić. I terminarz wypełnia się bardzo szybko. Ku mojemu zaskoczeniu Wojtek mnie zabrał na spotkanie z kibicami. Z dosyć taką grupą, bym powiedział, radykalną. No tak, no, różnorodną, ale też tą taką, były tam autorytety, tak. Tak, i sytuacja była taka, że rzeczywiście przyjechał po nas samochód, pojechaliśmy w jedno miejsce, do pubu, takie to podziemny, prawda, tam poziom. Tak, pamiętam, jak mówiłeś, że czujesz, jak ten sufit się zbliża do twojego. Sufit się do mnie zbliżał bardzo szybko i słuchajcie, wchodzisz do pomieszczenia, gdzie siedziało kilkudziesięciu kibiców. Ja naprawdę wtedy czułem się malutki i ta wcale rozmowa na początek nie była prosta. To oni nie mieli do ciebie pretensji, nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale uwierzcie mi, że to nie była rozmowa na zasadzie Wojtek, super, że jesteś, tylko tam też klub przechodził pewne problemy i ci kibice wylewali z siebie frustrację i jakby oni, wielu z nich wyglądało dość groźnie, więc to naprawdę trzeba mieć, mówiąc kolokwialnie, jaja, żeby wyjść z takimi ludźmi rozmawiać. Finalnie zakończyło się dobrze, żyjemy, wróciłem do domu. Jesteśmy tutaj. Ale tak było. Kochani, słuchajcie, zbliżamy się do końca, ale mamy tutaj od pana Maćka doprecyzowane, pamiętasz, pan Maciek zadał pytanie o to porównanie treningu bramkarskiego i zespołu. Mhm. Tak, chodzi o strukturę czasową i rzeczową. Trening w grupie bardzo obszerny temat.
Jeśli chodzi o strukturę czasową, zawsze jakby tutaj w tym elemencie praca z bramkarzami, no ona musi się komponować z pracą zespołu, tak? Czyli trenerzy, bramkarze w sztabie, funkcjonując w sztabie, muszą jakby znać plan zespołu. Oczywiście najlepiej jest, jak jest ten jakiś plan z wyprzedzeniem czasowym, czyli w perspektywie, nie wiem, tygodnia, dwóch, wtedy łatwiej jest pewne rzeczy zaprogramować i to później realizować. I tutaj bezpośrednio w strukturze czasowej praca z bramkarzami jest powiązana z pracą zespołu, bo bardzo często bramkarze mają ten w pierwszej fazie treningu czas dla siebie, później muszą być przygotowane do pracy z zespołem. I w momencie z moich doświadczeń współpracy z trenerem Krzysztofem Dofaniem i współpracy w sztabie trenera Jacka Magiery, no to przede wszystkim najpierw jest planowanie, czy to z wyprzedzeniem dwóch, trzech dni, czy tygodnia, w zależności od sytuacji, jeśli są takie możliwości, czy też bezpośrednio przed treningiem, no i później jakby dostosowanie jakby elementów, czyli tej struktury rzeczowej do potrzeb treningu, do tego, na co bramkarze mają być gotowi w części głównej. Ale jeśli mówimy o pracy z bramkarzami młodymi, no to tutaj trzeba tą strukturę czasową troszeczkę wyciągnąć poza ramy struktury czasowej pracy zespołu i pójść w proces pracy indywidualnej, czyli wykorzystać, jakby zwiększyć objętościowo pracę, czyli albo zaczynać wcześniej trening z bramkarzami, albo dodatkową jednostką, żeby móc pracować nad tymi specjalistycznymi elementami, które tak naprawdę no, trudno jest wygenerować w pracy z zespołem, w ćwiczeniu pracy z zespołem i taką możliwość jakby rozwoju tych kompetencji w tym obszarze dać bramkarzowi, więc tutaj ważna jest komunikacja, określanie też tutaj modelu pracy w sztabie i planowania i realizacji. Jasne, dziękuję Ci bardzo, bo to naprawdę nie było łatwo tak krótko odpowiedzieć na takie pytanie. Kończymy nieco luźniej, anegdotami. Zaczniemy od Marka, poprosił o przypomnienie sytuacji, jak jechaliście metrem na mecz z Interem i co krzyczyli na Ciebie kibice Zenitu. Ja tą pierwszą historię znam, ale drugiej to mniej. No jeśli chodzi o sytuację z metrem, no tak w rzeczywistości miała miejsce taka sytuacja, że to też na YouTubie krążą do dziś filmiki i myśmy wyjeżdżając z bazy w Tarasowce, to jest mniej więcej, jeśli chodzi o czas dojazdu z bazy do stadionu Łużniki, na którym wówczas grał Sparta, graliśmy w Lidze Mistrzów, no to przy eskorcie policji to było około 50 minut i my dosyć szybko, typowo dojechaliśmy do tak zwanego sadowego kalca, czyli takiego ringu wokół centrum Moskwy. No i to jest trasa w wielu częściach, cztery pasy w jedną, cztery pasy w drugą, a momentami nawet szerzej. I wjeżdżając w ten ring, już po prostu widzieliśmy, że jest korek w jedną stronę, korek w drugą. Później okazało się, że w ciągu 15 minut robimy 100 metrów, więc nie było szansy, żebyśmy na czas dojechali na stadion. No i rzuciłem hasło, bo akurat byliśmy na wprost Prospekt Mira, stacja metro, no to idziemy do metra, nie? No i my z tymi torbami do metra i żeśmy dojechali na stadion metrem. Oczywiście na stadion to też duże słowo, bo okazało się, że stacja metra Łużniki oddalona jest od stadionu prawie chyba tam około 2 kilometrów, więc tam z kolei podjechał autobus, cała logistyka w tym całym zamieszaniu. No myśmy zdążyli na mecz, przyjechaliśmy na stadion 50 minut przed rozpoczęciem spotkania, już naruszając protokół, no ale to już była kwestia dla naszych administratorów, żeby to jakoś wyjaśnić. Spoceni wybiegliśmy na rozgrzewkę, po czym szybko się zorientowaliśmy, że na przesiadce zgubiliśmy napastnika, Fernando Cavenaghi, dojechał później. No generalnie no to jest aż trudne do uwierzenia. No i najbardziej bolesne w tej całej historii jest to, że grając no, wyjątkowy mecz, graliśmy u siebie z Interem, Mediolan w składzie, między innymi wówczas Rekoba, Ibrahimović, czy Figo wtedy jeszcze chyba w Interze, no mega, mega zespół. Gramy, chcemy rywalizować z tym zespołem, jak równie z równym przyjeżdżając metrem. Po czym bramkę tracimy w drugiej minucie, zaczynając od środka.
Oczywiście ewidentny brak koncentracji jednego z zawodników. No i mecz kończy się wynikiem 1-0, nie? I to jest po prostu, wiesz, coś takiego. Jeszcze Liga Mistrzów, cała Europa to ogląda. No i to były tego typu doświadczenia, i to dotyczyło tej historii w mecze. A w Petersburgu, tak, to już ja tam, to doświadczenie już było jako doświadczenie takiego zawodnika Sibiru, Nowosibirsk, przyjeżdżając na mecz z Zenitem. Oczywiście kibice z Petersburga doskonale mnie pamiętali z występu Spartaku Moskwa, no i zdecydowali, że szczególnie mnie przez cały mecz będą dopingowali specjalnym okrzykiem Kowalewski, Polska K i tak dalej. I tak sobie śpiewali, nie znając tego, że to w ogóle wręcz odwrotnie to dla mnie działało mobilizująco i ja wręcz uwielbiałem zawsze grać przeciwko stadionowi na wyjeździe, gdzie było dużo kibiców drużyny przeciwnej. I oni tak śpiewali, a skończyło się bardzo wysoką karą finansową RFS dla klubu Zenit Sankt Petersburg za te komentarze i dosyć takim dużym rezonansem w mediach. Ja to też skomentowałem, oczywiście dziennikarze się tym mocno interesowali po meczu. Powiedziałem, że to, że ktoś mnie obraża, nie jest dla mnie niczym nowym na stadionach piłkarskich, tylko niepotrzebne są te wątki narodowościowe, bo ja jestem przekonany, że kibice Zenitu nie śpiewają dla mnie dlatego, że pochodzę z tego czy innego kraju, tylko dlatego, że reprezentowałem Spartak Moskwa, który wygrywał z Zenitem tutaj wielokrotnie na tym stadionie i ja w tym uczestniczyłem i to tyle, więc to były takie historie. Oczywiście no, trudno tutaj jakby uogólniać i mówić, że wszyscy kibice w Petersburgu śpiewali czy nie śpiewali, to już pomijajmy. No ale to ja to traktuję jako taką ciekawostkę, historię i zupełnie nic nowego, jeśli chodzi o europejskie stadiony, bo takie rzeczy mają miejsce w wielu krajach też. Ostatnia rzecz, na sam koniec. Takie pytanie z innej beczki. Czy bramkarze grający w jednym klubie dłuższy czas mogą być świetnymi kumplami? Chodzi mi o relacje, na przykład na treningu, gdzie walka jest o skład. Proszę może anegdoty, jeśli jakieś jeszcze są. No uważam, że mogą być dobrymi kumplami, świetnymi. To już kwestia jakby tutaj, myślę, że walorów ludzkich poszczególnych osób. Ja akurat miałem takie doświadczenie i też związane czy z Legią Warszawa, gdzie do samego jakby do momentu mojego odejścia wspólnie dzieliliśmy jeden pokój na zgrupowania z Arturem Borucem i też były takie młodzieńcze lata, powiedzmy, jak gdzieś tam wróciłem z wypożyczenia, że to myśmy się trzymali przez długi okres. Artur jak dołączył do Legii, później na wypożyczeniu, były takie no, fajne czasy warszawskie i w momencie, kiedy ja odszedłem do Szachtara Donieck, Artur skutecznie rywalizował w bramce i wywalczył sobie miejsce w pierwszym składzie. Później spotkaliśmy się w reprezentacji, też się znając, i uważam, że w ogóle reprezentacja to jest taki zespół, taki obszar, gdzie oczywiście każdy ambicje zawodnicze, każdy chce grać, ale tutaj szczególnie na pierwszy plan powinno wychodzić dobro zespołu i zrozumienie dla decyzji trenera. Nie pogodzenie się z nimi, tylko zrozumienie. Ja uważam, że akurat w tym aspekcie też potrafiłem się odnaleźć, chociaż w tej rywalizacji nie stałem na stoconej pozycji i też miałem mecze, w których wychodziłem w podstawowym składzie i wypełniałem swoje zadanie. A jeśli chodzi, i uważam, że jeśli chodzi o bramkarzy wówczas grających w reprezentacji, to mówiłem już o Arturze, czy Jurku Dudku, czy Łukaszu Fabiańskim, no to te relacje były naprawdę na bardzo wysokim poziomie i bardzo profesjonalne, też koleżeńskie. A jeśli chodzi o Spartak Moskwa, to tam, czy Szachtar Donieck, również Dima Szutkow, którego no, legenda do tej pory pracuje w klubie jako trener bramkarzy. Ja, można powiedzieć, przychodząc do Szachtara, zająłem miejsce w bramce, ale to jest tak otwarta osoba i pomocna i świadoma. Bardzo mi pomagał i czułem jego wsparcie. Później podobnie była sytuacja, gdzie w Spartaku Moskwa rywalizowałem z kilkoma bramkarzami, ale też młodszymi, no nie dużo, ale kilka lat młodszymi od siebie.
którzy no, początkowo te relacje może nie były super koleżeńskie, ale później jak to się mi znaleźliśmy wspólny język i mocno się wspieraliśmy, co, na czym korzystała drużyna, bo był taki moment, że ja przez tam powiedzmy te trzy sezony, czy ponad trzy sezony byłem tym niepodważalnym numerem jeden, ale wiedziałem, że nie jestem niezniszczany, że przyjdzie taki moment, że mój kolega będzie musiał wejść do bramki i te relacje były oparte przede wszystkim na takiej ludzkiej wzajemności, serdeczności i wsparciu. Myśmy się bardzo mocno trzymali, był Aleksiej Zujew wówczas w kolektywie i Dima Chomicz, tak jak powiedziałem, bramkarze młodsi, ale głodni sukcesu, głodni gry i akceptujący, zdrowo akceptujący jakby moją pozycję, ale nie, mocno rywalizujący w treningach, ale bez takiej złośliwości. I był taki moment, kiedy ja doznałem kontuzji, do bramki wszedł Aleksiej Zujew, świetnie się spisał w bardzo ważnych meczach, również Ligi Mistrzów, występ przeciwko Sportingowi, przeciwko Bayernowi Monachium, występy w Lidze Rosyjskiej i to pokazało, że można na normalnych zasadach i z poszanowaniem budować te relacje, nawet mocno ze sobą rywalizując. Mamy kontakt do dziś. Dzisiaj Aleksiej jest trenerem bramkarzy w jednym z rosyjskich klubów drugoligowych. W Dubaju jest dzisiaj. No. Tak, dzisiaj jest w Dubaju, tak na zgrupowaniu. Wymieniamy się doświadczeniami. Już on jakby też ma potrzebę korzystania z moich spostrzeżeń jako trenera. Więc ja się jak najbardziej tymi doświadczeniami dzielę, więc no to są relacje, które gdzieś tam przeszły, jak to mówią w Rosji, ogień i wodę i zostają na całe życie i mimo odległości, mimo ograniczeń, no cały czas mamy ze sobą kontakt, jak i z wieloma innymi moimi kolegami z zespołu i to jest też bardzo, bardzo cenne. No miałem przyjemność rzeczywiście dzięki tobie poznać Zuja, tak, ale też, bo tutaj mamy kolejne pytania, wybaczcie, już ich nie znamy, moglibyśmy rozmawiać godzinami, jest tak wiele wątków i różnych ciekawostek, naprawdę ten wyjazd, te dwa wyjazdy wspólne do Moskwy, to było fajne przeżycie, bo można było poznać też fajnych ludzi, pamiętam tą historię, jak poszliśmy na obiad i usiadł obok mnie twój kolega, siedzimy, rozmawiamy, ja tak na początku nie złapałem, potem jak wyszliśmy z knajpy, się pytam, czy to czasem nie był ten napastnik, który grał w Tottenhamie, Pawluczenko. No. Okazało się, że tak, więc to oni rzeczywiście trzymają się razem. Jak Wojtek jedzie do Moskwy, no to tam jest taki moment, kiedy gdzieś tam... No nie wszyscy akurat w danym momencie... Tak, no to tam... też było zaskoczenie. Tak, bo też moi koledzy, już można powiedzieć, rozproszeni w sensie w pracy trenerskiej, wielu z nich w klubach już funkcjonujących, więc no wiadomo, każdy gdzieś tam szuka swojej dalszej ścieżki, ale jeśli jest tylko taka możliwość, to właśnie spotykamy się przy takich okazjach. No i bardzo często jest wesoło, także. Wojtek, bardzo dziękuję. Również dziękuję, tak jak no, mówię, bardzo miło. Wątków można by tutaj mnożyć. Ale jakoś tak szybko minęła ta godzina. Tak? Jakoś tak szybko mija. Wam też bardzo dziękujemy. Dziękujemy za fajne pytania. Dziękujemy, że byliście z nami. No i cóż, do następnego razu. Serdecznie wszystkich pozdrawiamy. I czekamy na nowe wyzwania, na nowe jakieś pomysły. No, czekamy na wiosnę, na początku, bo póki co zima i pandemia jest wyzwaniem. Serdecznie was pozdrawiamy, dużo zdrowia. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Dzięki, do zobaczenia. Dzięki.